Siemanko. Dzisiaj mam w rękach telefon Oppo A74. Telefon ten trafił na nasz rynek w dwóch wersjach, z LTE oraz z 5G. Ja mam właśnie model z LTE. Ma całkiem niezły aparat, bardzo ładny wygląd, tylko pytanie, czy warto go kupić? Tego dowiecie się z materiału. Zapraszam. Zacznijmy może od tego, co znajdziemy w zestawie. W pudełku oprócz telefonu znajdują się przewodowe słuchawki na mini jacka, silikonowe etui oraz ładowarka 33 W. Dodam, że tegoroczne flagowce Samsunga mają ładowanie raptem 25-watowe i ładowarkę musimy dokupić osobno. Zatem Oppo trzeba pod tym względem pochwalić i przyznać im plusa, że telefon 4 razy tańszy ma szybsze ładowanie i ładowarkę w zestawie. Telefon o budowę ma wykonaną z tworzywa, wyglądającą bardzo efektownie. Mieni się i błyszczy pod każdym kątem. I tak samo jak pięknie wygląda, tak samo mocno zbiera odciski. Obudowa jest smukła, wynosi niecałe 8 mm. Trzeba jednak powiedzieć, że aparaty bardzo mocno wystają i nawet w etui telefon się giba na stole na wszystkie strony. Do wykonania telefonu w sumie nie mam najmniejszych zarzutów. Wszystko jest dobrze spasowane, zaokrąglone ramki oraz dość niska waga, 175 gram, sprawiają, że telefon trzyma się w dłoni całkiem komfortowo. Ekran to AMOLED o wielkości 6,43 cala o rozdzielczości 2400x1080 pikseli z gęstością na poziomie 409 ppi. Obraz jest wyraźny, ostry, szczegółowy, jednak jasność ekranu mogłaby być wyższa. Jak dla mnie ekran jest zbyt ciemny. Odwzorowanie kolorów za to jest w porządku, ale do pełni szczęścia brakuje odświeżania wyższego niż 60 Hz. Za napędzanie całości odpowiada 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 662, 4 GB RAM-u, które możemy rozszerzyć o dodatkowe 3 GB oraz 128 GB pamięci. Jak sobie radzi taki zestaw? Do codziennego wykonywania podstawowych czynności może wystarczy, natomiast nie można oczekiwać tutaj wielkiej płynności działania i pod tym względem jestem najbardziej rozczarowany. Telefony konkurencji w tym przedziale cenowym spisują się niestety lepiej. Na pewno nie jest to telefon dla graczy, mało tego. Niestety nie jest to telefon nawet dla osób, którzy chcą bezproblemowo korzystać z telefonu na przykład w pracy. Telefon działa zbyt wolno, zdarzają się sporadyczne przycinki, w tym przedziale cenowym powinien być lepszy procesor i 6 GB RAM. A tak to ewentualnie można polecić go jako pierwszy telefon na przykład dla dziecka, bo dorosły to niestety będzie się zwyczajnie wkurzać korzystając z niego na co dzień. Telefon działa pod kontrolą Androida 11 i nakładka Color OS wersji 11.1. Pod względem wyglądu poszczególne elementy interfejsu prezentują się całkiem estetycznie. Dodatkowo producent pozwala w bardzo szerokim stopniu na ich personalizację, umożliwiając zmianę stylu ikon, pola powiadomień czy koloru panelu. Oczywiście nie zabrakło tutaj również Always On Display. Jeśli chodzi o audio, mamy pojedynczy głośnik, który dostarcza dość przeciętny dźwięk. Nie ma tutaj zbyt wielu basów, ale przypominam, że jest to telefon poniżej 1000 zł. Do dyspozycji mamy także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także Bluetooth w wersji 5.0. Jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych, ten działa dosyć sprawnie, ale jednak nie jest jakiś nadzwyczajnie szybki. Dosyć szybko działa za to odblokowanie twarzą. Bateria o pojemności 5000 mAh pozwala na dosyć długą pracę z daleka od ładowarki. Udało mi się uzyskać średnio 6-7 godzin pracy na włączonym ekranie, co przekłada się mniej więcej na 1,5 dnia użytkowania. Osoby korzystające mniej z telefonu śmiało będą mogli użytkować go przez 2 dni bez ładowania. 33-watowa ładowarka pozwoli na ładowanie od 0 do 100% w ciągu mniej więcej 1,5 godziny. Oppo A74 wyposażono w potrójny zestaw aparatów. Główny 48 megapikseli i przysłoną f1.7, makro 2 megapiksele przysłoną f2.4 oraz sensor głębi 2 megapiksele z przysłoną f2.4. Z przodu zaś umieszczono aparat do selfie z matrycą 16 megapikseli. Szkoda, że zabrakło obiektywu szerokokątnego. Jeśli chodzi o zdjęcia w ciągu dnia, aparat radzi sobie nieźle. Zdjęcia są dosyć szczegółowe, kolory dosyć żywe, mamy tutaj tryb portretowy, tryb profesjonalny, jest sztuczna inteligencja, mamy również dedykowany tryb nocny, który może nie jest spektakularny, ale co nieco poprawia w ciemnych warunkach. Jak na swoją półkę cenową jest naprawdę w porządku. Aparat do selfie również nie wypada najgorzej, zdjęcia są dosyć szczegółowe, z dobrym odzwierciedleniem barw.
Filmy nagramy maksymalnie w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Nie mamy optycznej stabilizacji obrazu, jest za to elektroniczna, która jak wiadomo nie powala. Do tego dźwięk w filmach jest delikatnie mówiąc słaby. Podsumowując, czy polecam Oppo A74? Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Niestety w tej cenie znajdziemy inne, lepsze urządzenia. Za Oppo przemawia ekran AMOLED, dobra bateria i całkiem niezły aparat. Niestety słabe strony są mocno rażące. Mamy tutaj słaby procesor, tylko 4 GB pamięci RAM-u, które niby możemy rozszerzyć o dodatkowe 3 GB, jednak nie zauważyłem, żeby miało to jakikolwiek wpływ na działanie tego telefonu. Przez co telefon naprawdę działa średnio. Zdarzają się spowolnienia, przycinki. No jest... ten telefon czasami można by powiedzieć mułowaty. Do tego brak aparatu szerokokątnego, nie mamy głośników stereo, ten model nie obsługuje sieci 5G, a więc czy polecam to urządzenie? Sorry Oppo, ale w tej cenie znajdziemy lepiej działające urządzenia. Najgorszy tutaj jest ten procesor, który, no mówiąc delikatnie, no nie daje rady. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania, podzielcie się opiniami, może ktoś z Was ma ten telefon, korzysta z niego, jak on się sprawuje. Dajcie znać, ja się z Wami żegnam. Do następnego. No co ja mogę? Powiedziałem jak jest.